Mogą być Państwo nieco zaskoczeni, ale jesteśmy już po wschodzie słońca, przynajmniej jeśli chodzi o Warszawę. O 5:46 słońce wzeszło, ale na razie stolica spowita mgłą, w szczególności w okolicach Wisły. Na samym początku widzieli Państwo koronę Stadionu Narodowego, która się wyłania z tej gęstej mgły. Miejmy nadzieję, że to, co miało opaść, to już opadło, teraz tylko będzie się mgła podnosić. Sprawdzimy też dla Państwa, jak tam sytuacja na lotnisku Chopina, czy starty i lądowania odbywają się o tej porze bez zakłóceń. A tymczasem sobota, 12 dzień kwietnia, 102 dzień roku, obchodzą dziś imieniny Andrzej, Damian, Juliusz, Teresa, Wiktor i Zenon. Wszystkiego najlepszego. Wschód słońca, wspomniałem już, 5:46, zachód o 19:27. Dzień trwa 13 godzin 41 minut. Co Państwo zrobią z tak długim dniem? Może poranek co nieco podpowie. Oto co dzisiaj w porannym programie w TVP Info. 48-godzinne ultimatum, które ukraińskie MSW dało prorosyjskim separatystom na opuszczenie okupowanych budynków, minęło i nic. Okupacja trwa. Zachód grozi, Putin przykręca kurek gazowy, a w poranku relacje z Doniecka, naszego specjalnego wysłannika Pawła Szota i komentarz analityków. Będą też widowiskowe sceny akcji, mrożące krew w żyłach pościgi i namiętny romans. Ale to dopiero w przyszłości, bo w Warszawie ruszyły zdjęcia do superprodukcji Bollywood. Kick to historia trojga ludzi z przeszłością, których losy krzyżują się w stolicy europejskiego kraju. Właśnie we Warszawie. Jedną z głównych ról gra mega gwiazda Salman Khan. Jego filmy oglądają tak średnio 2 miliardy ludzi. No ale my w Polsce mamy też osobę, która zagrała w takiej produkcji, to Anna Kalata, była minister pracy. Będziemy po 9:00 zaglądać na plan tego właśnie filmu. No i porozmawiamy z byłą panią minister, która też sporo czasu spędziła w Indiach. A to dopiero przed nami. Będzie też o ciekawych, ostatnich ciekawych inicjatywach teatralnych, o serialu teatralnym i wykorzystaniu techniki 3D na scenie. To ostatnia poranka TVP Info. Dziś także dzień czekolady. Mniam, mniam. Jeść czy nie jeść? Oto jest pytanie. Jeśli jeść, bo ponoć zdrowa, to ile? No i jaką? O tym dziś także porozmawiamy z dietetykiem w programie. Miejmy nadzieję, że odpowiedź będzie pozytywna, że jeść. Śniegu w naszych górach jak na lekarstwa, mimo to Jędrzej Dobrowolski, nasz najszybszy polski narciarz, zamierza dziś rano zjechać tak szybko, jak tylko się da, kotłem gąsienicowym z Kasprowego Wierchu. Będziemy tam i na pewno porozmawiamy z panem Jędrzejem. Wiemy jedno, z powodu niedostatecznych warunków śniegowych najszybszy polski narciarz nie będzie jednak próbował pobić należącego od 35 lat do Jacka Niklińskiego rekordu Tatr. Wtedy to było ponad 180 km na godzinę, ale i tak, jak to dziś będzie 150 czy 160, wyobrażają sobie Państwo, tak pędzić na nartach z taką prędkością? Będziemy na ten temat rozmawiać. Dzień dobry raz jeszcze. Aleksandra Rosiak, witaj, Olu. Dzień dobry, dzień dobry. Już od samego patrzenia kręci się w głowie, prawda? To prawda, zawrót na prędkość. Zobaczymy, ile się dzisiaj uda. To ja też mówię Państwu dzień dobry raz jeszcze. Szósta za moment, czas na pierwszy serwis informacyjny w TVP Info o poranku. Dożywocia otrzymał 34-letni menadżer Mariusz B., oskarżony o zabójstwo 4 osób. To jedna z najbardziej intrygujących spraw ostatnich lat. Do dziś nie udało się odnaleźć ciał ofiar. Tyle informacja. Tak, to była ostatnia informacja o twórczości teatralnej duetu Strzępka-Demirskiej. Jeszcze dzisiaj w naszym programie porozmawiamy o ich najnowszym spektaklu. To prawda. Sporo kulturalnych wydarzeń dzisiaj w poranku TVP Info przed 11:00. Natomiast za moment zajrzymy do informacji o pogodzie. Widzieli Państwo w serwisie informacyjnym to, co dzieje się w Australii, na wschodnim wybrzeżu i północna część Queensland. To takie typowe, bo potrafi tam mocno padać, w końcu tropiki. A jak będzie u nas, o tym za moment. Ziemowit pędzi wiatr.
9 minut po 6. Tak, tak, teraz informacje o pogodzie. Sprawdzasz, czy nie pomyliłem się? Patrzę, czy faktycznie jest po 6. Witam jest. Państwa. Dziemowit 5 wieczór. Myślałem, że po której? Myślałem, że po 5. Jeszcze żyję tym czasem poprzednim. Jadłeś czekoladę od rana może? Nie? Nie? A co? No, święto czekolady? Szkoda, tak, dzisiaj Światowy Dzień Czekolady. I słyszałem, że Dzień Czystych Okien też jest dzisiaj. Czystych okien? Tak. Bardzo naprawdę. Proszę. Dzisiaj jest ostatnia okazja przed świętami, żeby umyć okna. I myślę, że to jest naprawdę dobry czas. Umyć tak. I nie zdążyć pobrudzić. Ale właśnie, niestety będą się brudziły w następnych dniach, bo niestety pogoda nie będzie najlepsza. No ale wiadomo, nasza polska tradycja jest niemal święta, więc okna trzeba umyć, posprzątać. Ostatni weekend przed świętami. Nie ma to jak się dobrze narobić przed świętami. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Spójrzmy, co się dzieje w pogodzie. Szanowni Państwo, dzisiaj całkiem nieźle. Troszeczkę deszczu będzie tylko na północy kraju. Od takiej końcówki niżu. Właściwie nie wiadomo, co to jest. On tak sobie zawinął z nad Morza Barentsa, taki niżyk i zbliża się do nas troszeczkę. Potem się będzie odsuwał i taki front atmosferyczny w kierunku naszego kraju wysłał i będzie trochę padało. Głównie na północy kraju, a to na południowym wschodzie, co będzie widać za chwilę, to takie właściwie nie widać, nie będzie widać, nie. To takie już zanikające opady. O, teraz widać. To takie zanikające opady od niżu z kolei wczorajszego, który był nad Rumunią, ale już zanika i mamy z nim spokój. Dość ciepło, chociaż nie tak ciepło, jakbyśmy sobie tego życzyli. Od 11-12 stopni na północy kraju do 15-16 w centrum i właśnie na południowym wschodzie. Jutro troszeczkę cieplej. Też niby będzie trochę deszczu. No taka pogoda niestabilna, bym powiedział. Ciśnienie wysokie jedynie, około 1004 hektopaskali. Też niezbyt wysokie, mogłoby być więcej. Czekamy na taką naprawdę piękną, słoneczną wiosnę, bo od poniedziałku znowu ochłodzenie i wtorek znowu chłodniejszy, 8-9 stopni, tak więc nie będziemy mieć już wartości dwucyfrowych, jedynie tylko na północnym wschodzie, gdzieś tam na zachodzie 10-11. Mówię o wtorku. 8-9 południe, 7 gdzieś tam południowy wschód, chłodno. Taki mało optymistyczny. Nie, dzisiaj wszystkiego no za mało, za niska temperatura, tak, za niskie ciśnienie. Za niskie ciśnienie, no ja bym wolał przynosić za mało czekolady. Za mało okien. Może to jest dobry sposób na tę pogodę. Po prostu, nie, po prostu wolałbym, żeby już się zrobiło. No lepiej, zdecydowanie, bo tak się nacierpieliśmy tej zimy przez może nie była bardzo dotkliwa. Przecież zimy nie było. No. Tak, no ale była dość długa. Była dość długa. Bo chociaż jej nie było. Chociaż, no tak, taka no była, dobrze. Też była niestabilna. Jest. Ani mrozu za dużo, ani śniegu. Umęczyliśmy się, pora na wiosnę, nareszcie święta wielkanocne są później niż w zeszłym roku. Mogłaby się już pogoda ustabilizować. 20 stopni i dziękuję. I tak... Ponieważ naszym wydawcą jest Agata, która jest specjalistką od trudnych pytań, to mam kolejne dla ciebie. Jak tak. będzie ze śniegiem w górach? Może cię zaskoczę, ale dziś to szczególnie interesujące, bo... Śnieg w górach jest. Jerzy Dobrowolski będzie bił rekord. Znaczy właściwie nie będzie bił rekordu, ale będzie zjeżdżał i to bardzo szybko. A widzieliśmy Wisłę przed chwilą, tam jakoś tak mało tego śniegu. Nie, Beskidy to nie. W Beskidach nie ma śniegu, na Dolnym Śląsku też nie ma, w Sudetach. Śnieg jest wysoko w wyższych, partiach Tatr. I on sobie tam śnieg, on tam sobie spadł 3 dni temu, 4 i tam sobie leży, bo u góry jest wysoko i u góry jest zimno, nawet 0, minus 1 tam miejscami i on sobie tam leży. Natomiast u nas nie ma śniegu, najwięcej śniegu tej zimy mieliśmy, pamiętamy gdzie, na Lubelszczyźnie, tam gdzie był właściwie najmniej potrzebny. No to są Alpy, żeby było jasne. Tak, oczywiście. No dobrze. Tam śniegu. Wielkie dzięki. Bardzo proszę, tam śniegu jest aż nadto. Wrócimy do informacji o pogodzie. Niebawem. Niebawem. Może się coś 30. zmieni na lepsze? Nie, niestety. Niezły dzień dzisiaj. Ale wróci niezły... do nas. Absolutnie tak. Ja jestem z Państwem i z Wami do 16 dzisiaj, także nie rozstaniemy się tak szybko. Okej, okay. Wracamy za moment. Więcej informacji w serwisie o 6.30 za kilkanaście minut. Teraz jeszcze w uzupełnieniu zajrzymy króciutko do prasy. Co dziś na jedynkach w Gazecie Wyborczej Gazowa Jałta Putina. Andrzej Kublik pisze o tym, czym chce grać prezydent Władimir Putin. Znów grozi Europie gazową bronią. W liście do przywódców państw Europy straszył problemami z dostawą gazu z Rosji. Pogrążona przez ekipę obalonego prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza Ukraina ma problemy ze spłatą długów za rosyjski gaz.
No mogę Państwu powiedzieć jeszcze, co dzisiaj w naszym dzienniku i w Parkiecie. Dwie zupełnie różne gazety. Nasz Zbigniew Jakubas, bardzo poczytny. Zbigniew Jakubas, Parkiet podobno też, w różnych kręgach zainteresowanych. Zbigniew Jakubas lokuje w Netie, czyli sektor telekomunikacyjny, a w naszym dzienniku zupełnie temat inny. Dwa świadectwa z łączki, dwa nowe dokumenty dotyczące pochówków ofiar zbrodni komunistycznych w kwaterze EU odnalazł Instytut Pamięci Narodowej. To jest jedynka naszego dziennika. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o przegląd prasy. Teraz wrócimy za moment z kolejnymi tematami w poranku w TVP Info. Proszę, my tutaj czekamy na to, żeby zrobiło się trochę cieplej, a niektórzy... Na Antarktydę. Tak. TVP było... Info na żaglu, widziałeś? Elegancko. Tak, tak jak być powinno. Im dalej na tym razem południe, jak rozumiem, tym zimniej, o dziwo, ale jednak tak to właśnie wygląda. Zobaczymy, jaki będzie finał. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko okej i trzymamy kciuki. To my teraz przechodzimy do tematu bardzo filmowego. Pewnie część z Państwa... Tę sprawę pamięta. Miał wtedy 9 lat i niesamowitą frajdę grania jednej z głównych ról w telewizyjnym serialu. Chodzi o Wojciecha Sieniawskiego, odtwórcę roli Tomka. Po ponad 30 latach serial wraca na antenę Telewizji Polskiej. Dziewczyna i chłopak to produkcja w reżyserii Stanisława Lotha, którą będzie można obejrzeć na antenie TVP Seriale już 18 kwietnia o godzinie 15.10. A o wspomnieniach z dziecięcej przygody rozmawiała z nim nasza reporterka Agata Król. Dokładnie 18 kwietnia. Dziewczyna i chłopak w TVP seriale. Start 15.10. Będziemy Państwu o tym przypominać. Tak sobie pomyślałem, spoglądając na kadry z tego filmu, że tak, tak, kiedyś były takie czasy. Stawiam na Tolka Banana. Niezapomniany tandem Łobodziński, Gołębiewski, cała seria pana samochodzika. Tak, ja tak zatęskniłam za wakacjami. Za wakacjami? Tak, za wakacjami, za taką sielską, wakacyjną atmosferą. Wakacje za jeden uśmiech. O, albo podróż kolejny za jeden tytuł, uśmiech. Proszę. No dobrze, to teraz jeszcze jeden film. Właśnie, Wakacje z duchami, a Podróż za jeden uśmiech. Tak, dziękujemy bardzo za podpowiedź. Pamięć jest zawodna, jednak te kilkadziesiąt lat robi swoje. O Boże, to tak długo? To zabrzmiało groźnie. Niestety. No dobrze, to teraz współczesna produkcja i dobra zabawa, na którą, jak się okazuje, nigdy nie jest za późno. Przekonuje o tym starsza pani ze Skandynawii. Filmik z jej udziałem, na którym pierwszy raz w życiu jedzie kolejką górską, szturmem zdobywa internet. W tym serwisie to wszystko, dziękuję. Dziękujemy bardzo. 6.36. Czytam sobie, że na Białorusi dzisiaj ogólnokrajowy sobotnik, czyli czyn społeczny. To jest taka coroczna wiosenna akcja, wywodząca się oczywiście z czasów radzieckich. Jak się mówi, jest to dobrowolny obowiązek. Białorusini będą porządkować parki, naprawiać chodniki, malować płoty i pracować w swoich fabrykach. Sobotnik na Białorusi. Dobrowolny obowiązek to jest ciekawe określenie. Taka trochę słaba, silna wola, prawda? Taki trochę oksymoron. No właśnie. Białoruski zresztą. Dobrze, że to na Białorusi, a nie u nas. Choć nie zazdroszczę Białorusinom. Prognoza pogody za chwilę. Ziemowit, pędzi wiatr. Więcej o tym, co dzisiaj czeka nas w pogodzie w Polsce. Za moment. To ja tylko przypomnę, że to będzie 13.55 w TVP Info. Zapraszamy już teraz. Będzie gorąco. No i oczywiście trzymamy kciuki za polską tenisistkę, za panią Agnieszkę. Ja jeszcze na moment zaglądam do prasy, bo tutaj trochę o finansach, ale w polityce. Finanse w polityce. Niezły popis w raportach finansowych pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. 6.49 poranek TVP Info, to teraz trochę pośpiewamy, a właściwie posłuchamy, jak śpiewają inni. Będziemy łagodzić obyczaje muzyką w sposób szczególny, bo duchowy też. Wczoraj pokazywaliśmy Państwu księdza śpiewającego, ojca Raya Kelly'ego. Sądząc z Państwa korespondencji, to wydarzenie bardzo się Państwu podobało. To przypomnijmy, jak to podczas ślubu ojciec Ray z irlandzkiej parafii Meath, zamiast wygłosić homilię, zaśpiewał młodej parze na nową drogę życia. A ponieważ istnieje coś takiego jak Voice of Ireland, no to jest szansa. Nasi księża też niczego sobie, jak się okazuje. Zakonnicy już były we włoskich edycjach. Były. Ksiądz raper Jakub Bartczak z gościnnym występem zespołu Fragła. Proszę bardzo. Dobrze. Taki pomysł na ewangelizację, ciekawy. Chodzi o te, wiesz, takie rzeczy tam trzeba robić, bo tak bez, nie da się śpiewać bez. Może się nie da. No nie da się. Mówiąc, ja nigdy nie próbowałam.
Ja też nie, ale trochę poglądałem i już wiem, że tam coś trzeba tak robić, żeby lepiej było. Uważaj na te palce. Tak? No dobrze. To teraz grzeczniej będzie troszeczkę i inaczej, inne style, ale to, że ja tak pokazuję, to nie znaczy, że nie doceniam, absolutnie doceniam starania księdza, bo faktycznie każdy sposób ewangelizacji z punktu widzenia księży i kościoła jest dobry. No może prawie każdy. To teraz zmiana stylu. Oryginalną wersję przeboju Ona tańczy dla mnie zaproponowali za to wiernym ojcowie dominikanie z Warszawy. To ich występ na jednym z warszawskich pikników rodzinnych. Bardzo proszę. Znasz tekst tej piosenki? Bo nie jestem w stanie się zorientować, czy oni śpiewają oryginalny tekst. Nie wiem. Tego nie wiem, ale... Nie znasz. Nie, swój. Swój? Swój, podpowiada nam Agata. Fajne okulary, ojcze. To zostawiamy Państwa jeszcze z dominikanami, a my wracamy za moment z serwisem informacyjnym. Od godziny 13.55 zapraszamy Państwa na transmisję tego spotkania Agnieszki Radwańskiej do TVP Info. I TVP Sport. Polecamy, zapraszamy, trzymamy kciuki za Panią Agnieszkę, no i oczywiście będziemy oglądać. Będzie to przyjemne, ciekawe i emocjonujące widowisko sportowe. Informacje o pogodzie za chwilę, a jeśli chodzi o widowiska sportowe, to niebawem przeniesiemy się w Polskie Tatry, bo tam Jędrzej Dobrowolski będzie dziś pędził, będzie pędził po prostu. Czy będzie zjeżdżał na nartach szybko bardzo, choć jak mówi nie będzie próbował pobić rekordu wszechczasów, no ale te 150-160 km na godzinę pewnie się uda. Tym zjazdem Jędrzeja Dobrowolskiego ma zakończyć się sezon narciarski w polskich górach. Wysoko w Tatrach tego śniegu jest sporo, ale nie na tyle, żeby właśnie próbować pobić rekord. Będziemy o tym mówić jeszcze przed 7.30, natomiast za moment ziemowit pędzi wiatr. Informacje o pogodzie. Minut po 7, jaką Państwu udało się prędkość osiągnąć na nartach, jeśli ktoś jeździ? Ola? To by się udało 30 bodajże, tak mówiłaś. Tak, 30 km marną. No właśnie, ja to mógłbym brać udział w... mógłbym pobić rekord w bardzo wolnej jeździe. Znaczy im wolniej, tym lepiej, to tak. To bym się pewnie zakwalifikował i dość wysokie noty bym zebrał. Natomiast jak chodzi o naszego bohatera, który już za moment, no to naprawdę będzie się działo. Jestem kosmitą. Tak na swój temat żartuje najszybszy narciarz w Polsce. Jędrzej Dobrowolski ponad tydzień temu podczas zawodów we Francji ustanowił nowy rekord Polski w ski, uzyskując prędkość... No, nie wiem, czy się nie mylę, ale chyba się nie mylę. Ponad 242 km na godzinę. Zwątpiłeś przez moment. Tak, trochę zwątpiłem to, co mamy tutaj napisane, ale nie, to wszystko jest prawda. Do rekordu świata brakuje mu 10 km na godzinę. Za niespełna półtorej godziny Jędrzej Dobrowolski ruszy w dół gąsienicową z Kasprowego Wierchu. Przed zjazdem z narciarzem rozmawiała Jolanta Michalska. Zastanawiam się, jak wygląda ta rekreacyjna jazda na nartach pana Jędrzeja. 120, 130, no tak delikatnie, nie za szybko. Nieźle, 250 prawie na godzinę, to ja tyle samochodem po niemieckich autostradach zaznaczę, nie odważyłabym się jechać. No to właśnie, nie do opanowania. Chodzi o to, że trzeba mieć pewien punkt odniesienia i ja takiego punktu spróbowałem poszukać. I na przykład Grand Prix Włoch, 2003 rok. Michael Schumacher, który z nartami, jak Państwo wiedzą, miał bardzo złą przygodę, ale wtedy na torze, jadąc Ferrari, osiągnął prędkość prawie 250 km na godzinę. W aucie, w tak, Formule 1. F1, tak, więc to była średnia prędkość oczywiście. Ale zwróciłeś uwagę na tę pozycję pana Jędrzeja podczas zjazdu, tak super aerodynamiczna, tak jak jajko, jest zwinięte zupełnie, to się mówi, narciarze mówią... Na krechę się jedzie, no ale to chyba nie jest dobre określenie. No dobrze, to w każdym razie bez wątpienia są to sporty ekstremalne. Teraz skrót informacji. Zapraszamy Państwa. Tyle w skrócie informacji. Serwis informacyjny o 7.30 już teraz zapraszamy, ale wcześniej przeniesiemy się do Doniecka. Tam jest nasz specjalny wysłannik Paweł Szot. Tam wciąż instytucje państwowe sparaliżowane przez ruchy separatystyczne, czy też ich przedstawicieli. Połączymy się z Pawłem, zapytamy, jak minęła noc i jak wygląda sytuacja teraz. Tyle w serwisie, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Aktorzy, teatr, kino, to wszystko jeszcze przed nami dzisiaj w poranku, ale wcześniej informacje o pogodzie, to za moment.
jak zostać prawnikiem? Trzeba zagrać jako dziecko w serialu, po prostu, bo oboje państwo zostali prawnikami. Się okazuje, serial wraca od 18 kwietnia na antenie TVP Seriale. I teraz chcielibyśmy na specjalne państwa życzenie przypomnieć irlandzkiego księdza śpiewającego, ale już w nieco innej aranżacji. Tak, inny repertuar, inna aranżacja, bardzo proszę. To jeszcze ładniej. Tak, no wyjątkowy ksiądz, naprawdę. Z Irlandii. Ray Kelly. Nie mylić z R. Kelly. Choć można blisko. I pomylić. Choć blisko, tak jest. Tak jest. Pewnie ten repertuar jest o wiele bogatszy i na każdą okazję, bo wcześniej była okazja ślubu, a teraz nie wiem jaka to okazja, ale może też. Też chyba, tak. Chyba też ślub, ale inny. Inni ludzie, inna para. Poznajesz po pannie młodej? Tam coś widać delikatnie w lewym, dolnym rogu, tak, chyba. Ale nie znam osobiście panny młodej. Posłuchamy jeszcze? No posłuchajmy, dlaczego nie? Tak, te wyższe partie troszkę mniej, ale te niższe zupełnie, zupełnie dobrze. Ty się znasz, ja nie. Zdaje się tutaj na twoje. Nie, ja po prostu oglądam Voice of Poland i ja wszystko wiem. Teraz troszkę się znasz. Przenosimy się w inne rejony świata niż tylko Irlandia. Polacy na końcu świata. Najpierw Horn, potem Antarktyda, czyli jak najbliżej bieguna południowego. Jeśli załodze żeglowca uda się ten wyczyn, to zapiszą się na kartach historii światowego żeglarstwa. Polski jacht, polsko-czeska załoga i nasz reporter Jakub Stefaniak. Oto jego kolejna relacja. No dobrze, skoro drugi raz z rzędu wybrała to miejsce, to znaczy, że pasuje. Twardzielka, tak, to w ogóle nie przeszkadza, w ogóle jest przyzwyczajona do tego, że tam się jakiś ruch odbywa. To my za chwilę zmienimy temat, pomówimy o bieganiu, ale takim szczególnym, bo jutro między innymi Runmagedon w Warszawie na terenie toru Służewiec. Właśnie o co chodzi w tej sprawie, już mówiliśmy w porankach w TVP Info na ten temat, ale tylko 9 kilometrów? Tak, ale to w ogóle PSK, ale z oponą na plecach to może być ciężko. No właśnie, o to chodzi. O tym za moment. Na 155 w TVP Info, transmisja tego wydarzenia właśnie, ale także na antenie TVP Sport, a zatem można się włączyć i oglądać, będą sportowe emocje. No i jak przy poprzednich okazjach, także teraz trzymamy kciuki za panią Agnieszkę. Przed godziną 9 jeszcze rozmowa Krzysztofa Ziemca z Hanną Suchocką, byłą premier i ambasador w Watykanie, to o 8.45. Za chwilę informacje o pogodzie, a potem coś, co chyba wszyscy lubią tak naprawdę. Chyba nie ma kogoś, kto by nie lubił czekolady. Chyba, że nie może jeść. O tym porozmawiamy za kilka minut. I to jeszcze zobaczmy Świnoujście z naszym serduszkiem tradycyjnym już w tym miejscu. Pięknie dziękujemy. Proszę rysować, nie tylko serduszka. Pozdrawiamy mocno. Pędzi pendolino. Na razie jeszcze w teorii. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. No, wszystko się udało. Ale był taki pociąg w Polsce, Lux Torpeda się nazywał, który jechał szybciej niż te podawane przez ciebie czasy. Było to dawno, dawno temu. Tak właśnie wyglądał przed wojną. Generalnie chyba się szybciej podróżowało po kraju, przynajmniej jeśli chodzi o kolej. Trudno w to uwierzyć, prawda? Trudno, ale było tak, proszę bardzo, to archiwalne zdjęcia. No dobrze, to historia, a przed nami pendolino na polskich torach. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że będzie się faktycznie szybko i bezpiecznie podróżować po Polsce. No, szybciej niż teraz. Ile to z Wrocławia się jedzie do Warszawy pociągiem? 5 minut to jest
Minimum. 5 godzin. Przepraszam, 5 godzin. Tak. Ale bym chciała, żeby to było 5 minut. Zobacz, to jest siła sugestii. I to, jak rozumiem, najszybszym połączeniem. Tak. I to nie z Wrocławia do Warszawy, tylko z Warszawy do Wrocławia, bo w drugą stronę chyba 5-10. Bo to pod górkę. Bollywood w Warszawie. Od wczoraj zdjęcia do bollywoodzkiej produkcji Kick. Są gwiazdy w Warszawie właśnie. Będą też utrudnienia związane z tą realizacją tego filmu, ale o tym troszkę później. Naszym i Państwa gościem będzie pani Anna Kalata, była minister pracy, która mieszkała i pracowała w Indiach. W Indiach bywa bardzo często. Zagrała też w bollywoodzkiej produkcji. Zapytamy o to, jaki to klimat z tym Bollywoodem. To za kilka minut. Spędzić święta w Nowej Zelandii, piękna sprawa. W Australii. Albo w Australii. W Australii też piękna, równie też piękna. Chociaż tak. Tam są straszne pająki. A poza tym w Queensland na północy, czyli w tropikach ulewy i powodzie. No dobrze, to zostajemy czyli lepiej, tak, lepiej tradycyjnie zostać w kraju, z jajeczkiem. W Warszawie, we Wrocławiu. 9:37, za chwilę informacje o pogodzie, będą też informacje sportowe. Potem przeniesiemy się do Doniecka na Ukrainie. Jest Paweł Szod, nasz specjalny wysłannik. Sprawdzimy, jak tam minęła noc. Przypomnijmy, prorosyjscy separatyści wciąż blokują wiele miejsc administracji rządowej, po prostu. Na wschodzie Ukrainy już teraz Państwa zapraszamy. Zachęcamy do pozostania z nami. Przed chwilą Warszawa, tak wygląda Warszawa, a jak wygląda Zakopane pod Kasprowem, 12 minut po godzinie 10, to zobaczymy za chwilę. Pokazowy zjazd na zakończenie sezonu. Jędrzej Dobrowolski, najszybszy narciarz w Polsce, zjechał gąsienicową z Kasprowego Wierchu. Przenieśmy się zatem do Zakopanego, a jest tam Jolanta Michalska. Jolu, może udało się przy okazji pobić jakiś rekord, bo tobie chyba tak, prędkości, bo słyszymy. Witam serdecznie. Tak, dzisiaj rzeczywiście mogliśmy podziwiać króla prędkości na Kasprowym Wierchu i tak jak rano na antenie TVP Info Jędrzej Dobrowolski zapowiedział, że będzie zjeżdżał pokazowo. Tak też się stało. No, żadnego rekordu dzisiaj nie pobił. Najszybszy. O 13:55 rozpocznie się transmisja tego meczu w TVP Info i w TVP Sport. Zapraszamy Państwa do oglądania. Będą sportowe emocje. I kibicowania. Tak, i trzymamy kciuki, raz jeszcze to podkreślam, ale robimy to zupełnie szczerze. Natomiast o sporcie także za kilka minut więcej, a wcześniej jeszcze informacje pogodowe. Teraz czas na sport. W studiu Marcin Rams. Dzień dobry. Dzień dobry. Można powiedzieć, że wszystko albo prawie wszystko zostało w rodzinie, jeśli chodzi o ciężary i konkurs w Tel Awiwie. Tak jest. W rodzinie siła. No takich historii nie pamiętają nawet najstarsi kibice podnoszenia ciężarów. Adrian Zieliński mistrzem Europy, jego brat Tomasz Zieliński wicemistrzem w kategorii 94 kg. Co ciekawe, świeżo upieczony mistrz Europy debiutował na arenie międzynarodowej w tej kategorii, bo wcześniej na przykład w Londynie sięgał po złoto w kategorii 85 kg. My też się cieszymy, gratulujemy, tak szarpnąć 94 kg, zdobyć złoto. Oczywiście i prawie 400 w dwuboju. Tak, to jest dopiero wynik. Cieszymy się, liczymy dzisiaj, nie ukrywam, ostatni dzień Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w Tel Awiwie i liczymy na piąty polski medal, bo dzisiaj na Pomoście zobaczymy 5 naszych reprezentantów i jak mówi prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, pan Szymon Kołecki, no ten piąty medal mamy na bank. No to cieszymy się bardzo. Miejmy nadzieję, dzisiaj będziemy się cieszyć także w Katowicach. Turniej BNP Paribas Katowice Open. Agnieszka Radwańska w półfinale pewnie zmierza po tytuł. Na razie kroczy do tego turniejowego zwycięstwa bez straty seta. Wczoraj niżej notowaną, chociaż doświadczoną Austriaczkę Yvonne Moisberger pokonała w 2 sety do 4 i do 1. No tutaj nie było żadnej niespodzianki. Nasza zawodniczka jest rozstawiona w tej rywalizacji z jedynką i wszystko wskazuje na to,
że sięgnie po ten swój. Co może jej zagrozić dzisiaj? Dzisiaj może jej zagrozić młoda tenisistka, znaczy młoda, o rok młodsza od naszej Agnieszki, Alize Cornet. Jest to zawodniczka, która sklasyfikowana jest w tej chwili na 22 pozycji rankingu WTA. Cały czas próbuje przebijać się do tej czołówki z powodzeniem. No nie bez kozery grała w tym roku na przykład w finale turnieju w Dubaju, w którym to wyeliminowała po drodze Serena Williams. A jakie są jej atuty? Jej atuty są takie, że jest to zawodniczka bardzo dobra technicznie, bardzo szybka, aczkolwiek myślę, że nie jest tak naprawdę w stanie zagrozić Agnieszce Radwańskiej. Obie panie do tej pory grały ze sobą czterokrotnie, za każdym razem triumfowała Agnieszka, a w tych konfrontacjach Polka straciła tylko seta, więc... Dobry wynik, dobry bilans. Znakomity bilans. Chociaż tenis ziemny ma to do siebie, że czasami ci zawodnicy, w tym przypadku zawodniczki z tych dalszych miejsc, potrafią zaskoczyć, prawda? Ale miejmy nadzieję, że Agnieszka Radwańska dzisiaj będzie. Oczywiście jest coś takiego, że zawodnik niżej notowany i z góry skazywany na porażkę nie czuje tej presji po prostu. Nie ma nic do stracenia, stawia wszystko na jedną kartę. Jeżeli w tenisie ma dobry dzień, na przykład na cztery piłki zagrane mocno, trafi jedną, to już daje coś. To procentuje i to pozwala wygrywać kolejne gemy, a w rezultacie sety i cały mecz. Ale jednak Agnieszka Radwańska gra u siebie, to też ważne. Oczywiście, przed własną publicznością bardzo jej to pomaga, bardzo sobie chwali katowicką 13:55, transmisja w TVP Info i TVP Sport. I w TVP Sport. Będziemy trzymać kciuki za Agnieszkę. A później drugi półfinał. No właśnie, drugi półfinał. Okej, Marcin, wielkie dzięki. Do sportu oczywiście będziemy wracać w TVP Info. My wracamy za chwilę z kolejnymi tematami. Dziękuję bardzo. Klara Bielawka, Krzysztof Dracz, bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Kończymy poranek w TVP Info. Czekamy na konferencję Jacka Mechrowskiego, prezydenta Krakowa, po tym jak Jagna Marczułajtis zrezygnowała z pełnienia funkcji szefowej komitetu, który przygotowywał Kraków do Igrzysk Olimpijskich, zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Ta konferencja miała się zacząć o 10:30. Cały czas jej nie ma. Jak tylko się zacznie, to się na tę konferencję i do Krakowa przeniesiemy. Agata Kochanowska, Aneta Królak przygotowały dzisiejszy poranek. Aleksandra Rosiak, Marcin Kowalski, kłaniamy się pięknie. Widzimy się jutro 5:55, ale także jutro specjalne wydanie poranka. Kudowa Zdrój. Zachęcamy do oglądania TVP Info. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy.